22. Bardzo ważna kolejka Ligi Polskiej. Drugiej takiej w tym sezonie już nie będzie. W bezpośrednich meczach spotkało się 6 czołowych zespołów ligi. Zagrały ze sobą dwie najsłabsze drużyny, KSZO i Pogoń. Doszło wreszcie do 3 spotkań z udziałem tylko i wyłącznie drużyn, które próbują uniknąć spadku i barażów. Z jednej strony grało Mistrzostwo Polski, z drugiej o utrzymanie w lidze. Taka była 22. kolejka. Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie. Zapraszamy na magazyn Liga Plus Ekstra. Witają Tomasz Smokowski i Andrzej Twarowski, nasi goście i eksperci. Jacek Bednarz. Dobry wieczór. I Paweł Zarzeczny. Witam Państwa. Po tych 3 meczach drużyn czołówki już wiemy, że definitywnie z wyścigu mistrzostwa odpada Legia. W Wodzisławiu właśnie mieliśmy mecz sprinterów z maratończykami. Ja wczoraj już mądrzyłem się na ten temat. Może Jacku, ty coś powiesz, co zmieni ten smutny obraz. Zaczął strasznie dynamicznie, muszę ci powiedzieć. Jak kiedyś, sprinter. Kiedyś w końcu Odra musiała wygrać z Legią. Zrobiła to dla siebie chyba w najlepszym momencie. Myślę, że no coś tam nie trybi. Rzeczywiście mówiliśmy to, o tym już wcześniej, jak Legia nie zrobiła punktów w Warszawie, grając przeciwko Groklinowi. Chyba ten serial jakiś z tych splotów złych okoliczności dla Legii trwa cały czas i wydaje mi się, że tam jednak tak dokładnie było, jak powiedzieliście, że brakuje może jednej z najważniejszych cech, jaką powinni mieć dobrze piłkarze przygotowani, mianowicie właśnie umiejętności szybkiego rozgrywania piłki. Jak myślisz, Paweł, czy ja myślę, prezes Zarajczyk będzie myślał o sprowadzeniu trenera Wieczorka? Jakbyś mi z ust wyjął prezesa Zarajczyka, bo niedawno z nim rozmawiałem i mówię, liczę, że Legia zacznie grać lepiej, bo słyszałem, że panu się w interesach wiedzie, że sprzedaje pan czołgi do Albanii, a on mówi, nie mam takich upoważnień, nie wolno mi, możemy sprzedawać tylko pojazdy, ale z odkręconą lufą. Lufę muszą sobie już Albańczycy dokupić. Ja tak właśnie skojarzyłem sobie, że tak mniej więcej ta Legia wygląda. Jest to taki bardzo solidny czołg, ale ta lufa gdzieś odkręcona, nie wiadomo gdzie leży. Trzeba tę lufę znaleźć, dokręcić, bo po prostu żal takiego klubu i takich kibiców, żeby oglądać mękę, bo to nie chodzi o sam mecz z Odrą Wodzisław, bo przegrać można zawsze, tylko wczoraj żeśmy już tak podsumowali, że Legia przegrała wszystkie mecze z drużynami, z którymi rywalizuje. Były takie mecze 3, wszystkie 3 przegrane i w żadnym z nich Legia nie może powiedzieć, że dopadł ją jakiś pech straszliwy, po prostu były to porażki wynikające ze słabszej gry. Mnie natomiast Paweł dało do myślenia to zdanie, które wypowiedziałeś wczoraj w magazynie Liga Plus, to zdanie, które tak naprawdę cytujesz po trenerze Wieczorku, że gdyby Odra Wodzisław nazywała się Legia Warszawa, Wisła Kraków, nie wiem co jeszcze. Inny szyld, to przynajmniej 3, 4, 5 piłkarzy mogło być powołanych do kadry. I ja naprawdę widzę kilku zawodników, którzy by śmiało mogli w tej reprezentacji zagrać. Robert wczoraj, Górski, którego kiedyś słuchałem tutaj wymieniałeś. Słuchałem twojego komentarza wczoraj, to właśnie nawet entuzjazm taki w twoim głosie można było pierwszy raz w tym roku usłyszeć. Nie, że gdzieś ktoś gra szybko, fajnie, w jakiś sposób taki niestandardowy, nieszablonowy i przede wszystkim odważnie, do przodu. To, co się podoba kibicom i to nie jest jakiś wybryk, bo gdyby Odrze jeden taki mecz się zdarzył, to moglibyśmy powiedzieć, no każdemu się raz do roku i kij od szczotki wystrzeli, prawda? Ale to jest mecz na 7 kolejek, powiedzmy 5 bardzo dobry Odry, a właściwie odejmując ten mecz w Grodzisku nieudany, to jest właściwie kolejny bardzo dobry, podobny, szybki, odważny występ klubu i myślę, że ale zapytałeś Andrzej o prezesa Zarajczyka i trenera Wieczorka, ja myślę, że nie przesądzając, gdzie będzie pracował trener Wieczorek, chyba nie w Legii, bo jednak prezes Zarajczyk bardzo zakochany jest w Serbii, w ogóle jakby w tamtym klimacie, natomiast wydaje się, że no nie chcę zabierać tak w myślach trenera Odry Wodzisław, ale jeżeli czasem trener jest za długo w jednym miejscu, to już po prostu zacznie, tak jak Smuda kiedyś widzę, no przychodzi taki moment, że już się niczego nowego nie wymyśli. Ferguson jest to taki tylko wyjątek, prawda? No, potwierdzający regułę. Wydaje mi się, że jest taki dzwonek, że trener Wieczorek, Paweł Janas szuka asystenta cały czas ostatnio, powiedział, że już ma. Mam nadzieję, że pomyśli o takim asystencie. Ta kolejka, to była kolejka, w których w 3 meczach spotkało się 6 czołowych zespołów naszej ligi. Wisła grała z Górnikiem Zabrze, o meczu Odra Legia teraz mówiliśmy. Natomiast Jacek, chcielibyśmy tak troszkę szerzej potraktować to 3. spotkanie, bo były to jednak zespoły, które były najbliżej siebie w tabeli. To był ważny mecz. GKS Dospel Katowice walczył z Groklinem Grodzic Wielkopolski. Zaczynamy najpierw od tej czołówki. Mawid Żelazko, ma Jacek Bednarz. Boisko bez tajemnic. Zadowolony, ma swój dźwięk. Bardzo ładny tytuł. Jest przygotowany znakomicie. Jacek, zacznijmy od taktyk obydwu drużyn, od taktyk Groklinu i GKS-u Dospelu Katowice. Po ostatnim meczu w wywiadzie Tomek Wieszczycki powiedział, że dla Groklinu nadchodzi czas trudny, weryfikacji. Zobaczymy za chwilę, że rzeczywiście troszeczkę trzeba w tej drużynie pozmieniać. Tymczasem Katowice
z jednym napastnikiem Jachają, z czterema pomocnikami, Bałą, Sierką, Wróblem, Bojarskim, dwoma defensywnymi pomocnikami, którzy mieli rozbijać ataki Grodziska Adamczykiem, Widuchem, no i z trzema obrońcami. Tutaj oczywiście nie ma Schnauzera, wiadomo, w jego miejsce Majda, który uważam, że zaliczył całkiem udany występ. Popatrzmy na Groklin. Groklin w tym swoim, jeśli chodzi o przody, normalnym ustawieniu z jednym wysuniętym napastnikiem. Ciekawie to wygląda z tyłu. Tak, tutaj nic się nie zmienia, wspierający Moskała, czyli około pięciu graczy odpowiedzialnych za ofensywę, natomiast tyły zupełnie inne niż w tych wcześniejszych meczach. Pawlak jako wentyl bezpieczeństwa do krycia indywidualnie wysuniętego napastnika Katowic, Gorszkow i trzech zawodników przed tą dwójką obrońców, Kryżanac, Sobolewski, Kozioł. Myślę, że trener Kaczmarek, świadom tego, że do Katowic jedzie już nie jako Kopciuszek albo Czarny Koń, tylko jako faworyt, chciał po prostu, żeby przy tym zabezpieczeniu tyłów jednak byli ludzie, którzy będą mogli wspierać tych atakujących, bo na pewno GKS mecze wcześniejszego Groklinu zanalizował, zobaczył i wiedział, gdzie tkwi siła tych graczy. Według mnie analiza w Katowicach wypadła naprawdę wzorowo. Twoja? To, o czym mówiliśmy wcześniej, Grodzisk nastawiony na szybką grę, na wybijanie z uderzenia przeciwników, na grę skrzydłami. Trener Katowic, trener Żurek doskonale o tym wiedział w tym meczu, przynajmniej ja obserwując go kilka razy ze zdumieniem odkryłem, że w zasadzie te atuty Grodziska zostały tej drużynie odebrane. Żebym nie był gołosłowny, za chwilę właśnie zobrazuję to, co mówię. Zespoły, podobny pomysł na rozgrywanie akcji. Poprosimy o pierwsze fragmenty. Początek meczu, to co w tych wcześniejszych granych przez Groklin meczach. Bardzo powolnie, spokojne rozgrywanie. Drużyna nigdzie się nie śpieszy, wie, że ma być równowaga między atakiem i obroną. Jeśli przeciwnik jest cofnięty głęboko, zabezpieczony, nie ma kombinowania, szukanie długiej piłki, po to, żeby ci ludzie, którzy grają z przodu, Moskała, Niedzielan, piłki przyjęli. Tak samo GKS. Aż w rozgrywaniu piłki czterech zawodników, jakby czterema obrońcami, bardzo powoli piłka wędruje między graczami. Oczekiwanie na ten moment, w którym można przyspieszyć, przeprowadzić skuteczną akcję. W zasadzie ten mecz wyglądał do bramki, którą zdobył zespół z Grodziska w ten sposób. Przykład, braku jakiegoś tutaj czekania na jakieś brylantowe rozegranie piłki, długa do wychodzącego na pozycję. Gra, jak powiedziałem, zachowawcza, obliczona na zabezpieczenie tyłów, bo najważniejsze tutaj w tym meczu to nie stracić gola, żeby nie trzeba było się przeorganizować. Zwolniona specjalnie ta akcja jest, widzimy boki Groklinu odcięte od zagrań, Prusek bardzo głęboko pod linią, bardzo pasywnie, nie może się rozpędzić do środkowego pomocnika, w tym wypadku to jest Sobolewski, zmuszony do wycofania piłki. Bardzo dobrze GKS był przygotowany taktycznie do spotkania, starał się przez cały w zasadzie mecz zamknąć drogę tym bocznym pomocnikom Grodziska, który w tym meczu tworzyli w pierwszej połowie Prusek z Zającem, później wszedł na boisko Piechniak i Mila. Również te zmiany nie dały tutaj w zasadzie nic. Na pewno Państwa zaskoczę wszystkich przed telewizorami i Was również. Grodzisk w zasadzie przeprowadził według mnie jedną kontrę w swoim stylu w tym meczu. Zrobił to w drugiej połowie, gdzieś około 60 minuty. To jest najlepszy dowód na to, że tej drużynie po prostu w tym meczu nie szło. Tutaj specjalnie zatrzymuje akcję. Widzimy jeden napastnik Katowic, jeden pomocnik drużyny do spelu. Dwójkowa akcja, zabezpieczony Groklin mimo tej przewagi aż sześcioma zawodnikami. Podejrzewam, że wynikało to właśnie z tego, że trener Kaczmarek wiedział, że GKS będzie chciał wykorzystać to, co może być słabością Grodziska, to znaczy fakt, że ta drużyna nie lubi grać w ataku pozycyjnym, nie robi tego jeszcze tak, jakby na pewno
oczekiwano od tych zawodników, którzy stanowią trzon tej drużyny, bo oni oczywiście takie predyspozycje do gry mają, ale one jeszcze nie są jakby wkomponowane, to nie jest jeszcze tam ułożone wszystko dobrze. Paweł, mogliśmy się spodziewać, że to będzie taki mecz do pierwszego błędu, znając bardzo dobrą grę obronną i Groklinu, i GKS-u Katowice. Ale trzeba też pamiętać, że Groklin już gra w takim składzie, w tym nowym jakby ustawieniu. Siódmy mecz już jest też rozpracowany, to już nie jest ten taki element zaskoczenia w pierwszych kolejkach i widać, bo może się będzie... oglądają Ligę Plus Ekstra. Dokładnie. Tak, zresztą chcę powiedzieć, że nasi abonenci, podejrzewam, że gdzieś koło maja już papiery trenerskie będą mogli odbierać razem z kartą na następne odkodowane programy. Natomiast w piłce jest tak, że pewne elementy zaskoczenia mogą raz, dwa zadziałać, a potem za piątym razem wiadomo, kto jak kiwa, kto komu podaje, kto z kim lubi zagrać i dlatego Groklinowi będzie coraz ciężej, oczywiście z dobrymi drużynami. Ja tak myślę sobie, że skoro ten spacer po mistrzostwo, po puchary jest tak w miarę ułożony, to Groklin powinien pomyśleć, żeby w czerwcu, czy zamiast piłkarzy wysyłać na ryby, czy gdzieś, to pograć trochę z drużynami zagranicznymi, żeby nabrać trochę jakby innych zwyczajów, troszkę podpatrzeć innej gry, bo wtedy znów będzie bardzo smutne rozczarowanie. Trener Bobo Kaczmarek grał podczas teraz zgrupowania zimą bardzo wiele spotkań właśnie z tymi zespołami. I całe szczęście. W czerwcu wiemy, że też ma bardzo ważne, ale raczej spotkanie syna żeni, tak? Natomiast chcę powiedzieć, żeby nie było czegoś takiego, że parę klubów się na tym już przejechało, że się mówi o pucharach przez rok, a potem się do tych pucharów jest zupełnie nieprzygotowanym, bo cały jakby cała praca, wszystko za parę gwizdek idzie tylko na załatwienie trzech punktów, w tym sensie, że aha, to Odra, potem ten, a nie ma jakiejś perspektywy, nie ma spojrzenia dalszego. Mam nadzieję, że w Grodzisku tego błędu trener nie popełni. A w meczu GKS-u do Spelu Katowice z Groklinem wszystko, tak jak mówi Andrzej, zależało, kto pierwszy strzeli bramkę. Jak do tego dojdzie? Tak, ja mógłbym powiedzieć, że ten mecz można by przerywać do walki dwóch szermierzy, która kończy się w momencie, jak jest trafienie i jest jakaś tam oznaka pierwszej krwi, to wystarcza, żeby przewrać pojedynek, złożyć broń i wyłonić zwycięzcę. I w tym meczu tak było. Wcześniej bardzo chwaliliśmy zespół z Grodziska. Ten mecz na pewno tej drużynie nie wyszedł, choć ona jest zadowolona, bo mogła sobie dopisać te trzy punkty. Żadna z akcji, jaką jakiej nas ta drużyna przyzwyczaiła temu zespołowi, nie wyszła w tym meczu. Ja mam tak, przepraszam, że wtrącę, bo wydaje mi się, że na przykład trener Kaczmarek mógłby trochę wypróbować innych zawodników. Na przykład Woś, którego Groklin kupił, to jest typowy zawodnik, który właśnie przy ataku pozycyjnym, bardzo ładnie dryblujący, potrafiący i podawać prostopadle i przebijać się jakby przez takie zmasowane zasieki, mógłby być trochę lepiej wykorzystane i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj... Kto wie, czy to nie będzie w przyszłości właśnie taki wariant na jakiś... Taki wariant zapasowy. Tak, na takie sytuacje, w jakich... Bo podejrzewam, że tych meczy o takim charakterze, jaki widzimy teraz, gdzie Groklin jednak będzie musiał być tym tworzącym widowisko, prowadzącym grę zespołem, będzie coraz więcej. Już, jak mówiliśmy tutaj wcześniej, ten zespół powoli predysponuje do roli wiodącej w lidze i będzie musiał zmienić charakter. Ale znowu rezerwowy odegrał ważną rolę. Tak. Oblicze tego meczu właśnie, jak tutaj przed chwilą powiedzieliśmy, takie było, że obie drużyny przez długie fragmenty gry były w takiej sytuacji, że musiały walić głową w mur. Nie udawało im się realizować tych planów na strzelanie goli. W związku z tym zadecydował przypadek. Poprosimy o kolejną ilustrację tego, co mówię. Najpierw sytuacja dla GKS-u. W zasadzie wszystko ułożone, rzut z autu, drużyna Groklinu zabezpieczona, a jednak przypadkowe zagranie, w odpowiednim miejscu znalazł się Sierka, doskonała pozycja do oddania strzału, bardzo niewiele zabrakło, a byłby to gol i prawdopodobnie to jednak według mnie wystarczyłoby, żeby to GKS Dospel zszedł z boiska w Katowicach zwycięski. Nie udało się to Katowicom, które miały jeszcze jedną okazję. W związku z tym przydarzyła się dosyć przypadkowa akcja drużynie z Grodziska. Strzał mili, ręka, rzut karny. Do tej sytuacji by nie doszło, gdyby wcześniej niezbyt w ogóle nie zdecydował się na niefortunną interwencję Majda, bo prawdopodobnie piłka wylądowałaby w rękach tkocza. Stało się inaczej. Ja jeśli chodzi o tę sytuację, mam wątpliwości, czy tak naprawdę nie jest to sytuacja mocno kontrowersyjna, bo Kowalczyk wprawdzie próbuje tutaj wślizgiem zatrzymać lot piłki, ale jest odwrócony tyłem, na pewno nie widzi lotu piłki i... Ale chyba nie odbieraj, leci światło bramki. Nie odbieraj panu Witowi na razie, no chyba. No właśnie, leci światło bramki. W każdym razie sytuacja, po której gola zdobył Groklin, jest tak, abym powiedział, no chwały to nie przynosi temu zespołowi, bo to nie było wypracowane. Ale Jacku, ja wtrącę, bo tak jak z takim dziwnym przekonaniem powiedziałeś, że tkocz by to obronił, a sądząc siły strzału, równie dobrze mogło to wpaść gdzieś pod... Ale nie, 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 nie,
chodziło o to dośrodkowanie. Chodzi o dośrodkowanie w pole karne i tam interweniuje Majda. Gdyby Majda w ogóle nie angażował się w uderzenie tej piłki, prawdopodobnie Tkocz by ją złapał, skończyłaby się akcja, prawda? Bo ona tak naprawdę... No i mamy 20 minut do końca, Jacek. I jak się w takim razie zmieniła gra? Tak. I co się zmieniło wtedy? Zobaczmy końcówkę tego, już po tego meczu, po golu. GKS zmuszony do ataku pozycyjnego, chciał przynajmniej zremisować. Groklin teoretycznie pokazuje to w wolniejszym tempie, tak ustawiony, tak jak chce i jak lubi grać głęboko. Obrońcy w strefie obrony, pomocnicy w strefie pomocy, ale co tutaj jest sygnał właśnie, że ten mecz nie był szczególnie udany. Tego we wcześniejszych meczach Grodziska nie było. Proszę zobaczyć, jakie potworne problemy, żeby wybić piłkę. To jest dopiero 70. minuta. Bardzo duże problemy, prawie cały zespół zaangażowany na linii pola karnego w obronę, próba wyprowadzenia kontry, skuteczna. Następna sytuacja, ja naliczyłem tutaj 8 graczy w białych koszulkach, w polu karnym już. Za głęboko. Bardzo tak, bardzo ryzykowna gra, tutaj no, ogromne szczęście, że odbita przypadkowo od Yahai piłka nie wpadła do bramki, jak widzimy. Teoretycznie kryci wszyscy zawodnicy Katowic, ale jednak olbrzymie zagrożenie, nie wytworzone jakąś tam super grą, ale w sumie przypadkowym zagraniem. I końcówka meczu już. Za chwilę zobaczymy to, o czym mówiłem wcześniej. Biało w polu karnym, piłka trafia gdzieś tam w pole karne. Tutaj równie dobrze to mogło się skończyć jakimś nie faulem, czy jakimś tam, nie wiem, zamieszaniem, które ułatwiłoby zdobycie gola, więc Groklin tą końcówkę zagrał jak drużyna, która jest szczęśliwa, że ma 3 punkty i wie, że już ją to bardzo ustawia dobrze na przyszłość i rozpaczliwie tego broni. Dotychczas tak się nie działo. To jest jakiś sygnał, jakaś przestroga, że ten zespół może mieć również kłopoty z drużyną, która nie gra jakoś super, która nie potrafi rozbić tego monolitu obronnego Grodziska, ale która jednak wytwarzając taką stałą presję na ten blok obronny, może w nim również zamieszać. No a panowie, mecz się skończył. Groklin wygrał 1-0 i zgodnie z obietnicą trener Bogusław Kaczmarek zrobił nam się na Jacka Bednarza. Zajrzyjmy do szatni Groklinu Grodzisk Wielkopolski. Brudkę zapuścił? Zobaczysz. Gola! Gola! Disco Maria Gola!
tam to witalne. Miło. Teraz dopiero przyda się ta słynna czapa trenerowi. Gorzej, gdyby się założyli, że ma zapuścić włosy tak. Do ramion, teraz było łatwiej. Tak. Zawsze się mówi, że podstawą w piłce jest atmosfera, prawda, Jacku? I tu widać, że ten czynnik w Groklinie jest w kilkuset procentach. Ustaliliśmy, że teraz czas na brodę prezesa Drzymały. No, albo na fryzurę Marcina Zająca, podobno ma być następny, nie wiem, czy się zgodzi. Groklin w każdym razie jest królem polowania, bo jak wiemy, wygrał już z wszystkimi na wiosnę, z wszystkimi silnymi. Wygrał z Odrą, wygrał z GKS-em, wygrał z Wisłą i wygrał z Legią. Wszystkich ma na rozkładzie. No właśnie, ten pokot wygląda imponująco bardzo. Cóż, ja jeszcze raz wrócę do tego, co mówiłem na wstępie dziś. Zawodnik tego zespołu, Tomek Wieszczycki, człowiek, który no, na pewno wie bardzo dużo i na pewno więcej od nas o tym, co tam rzeczywiście w środku jest, mówi... Tak, cieszymy się bardzo, bardzo ważne punkty, bardzo ważne mecze, ale najtrudniejsze teraz dla nas nadchodzą i tego się obawiam. Kto wie, czy rzeczywiście z tym dołem nie będzie mu się grało trudniej. Takie mecze ma jeszcze przed sobą drużyna z Grodziska Wielkopolskiego. Wyjeżdża głównie do drużyn, które będą się bronić przed spadkiem, ale też podejmować będzie takie zespoły, bo i Widzew, i Garbarnia, i Zagłębie Lubin. Natomiast na wyjazdach Wisła Płock i Ruch Chorzów. W zasadzie tylko mecze z Amiką Wronki i z Polonią Warszawa to są drużyny, Paweł, które to są mecze, które grają przeciwko zespołom z tego bezpiecznego środka, powiedzmy. Ja myślę, że jeżeli podejdą bardzo serio do tych spotkań, a na pewno tak będzie, to ja tu nie widzę specjalnego przeciwnika dla Groklinu, dla takiego marszu triumfalnego, poza ostatnim meczem, myślę, z Amiką, który już taki może być bardziej towarzyski. Życie pokazuje, że ta liga zwykle się rozstrzyga ciut wcześniej, że ta ostatnia kolejka zwykle to już jest tylko taka zwieńczenie, jakieś miłe, sympatyczne okazja, żeby się po raz ostatni spotkać i wcześniej się to rozstrzygnie. Myślę, że... Natomiast jak patrzyłem w monitor, to mnie by się przyda taka golarka, to nie wiem, czy... No dzisiaj masz na Grega Marstena! Dokładnie, ale ja tu nie dla urody przychodzę, także... Jest, ja tylko sobie przypominam, że w ubiegłym sezonie, tak, czy dwa lata temu, trener Bogusław Baniak też położył głowę pod Tak. Zresztą taka moda, ale to moda sympatyczna, notabene. Ja myślę, że trener Kaczmarek nie obrazi się na mnie, jak powiem, że wyprzystojniał, że jednak ta fryzura, którą pamiętaliśmy z Olsztyna, z Katowic, jeszcze z paru miejsc, trochę nam się już tak przejadła. Teraz wygląda tak nowocześnie, jak taki włoski kolarz Pantani, bardzo elegancko, dynamicznie, młodo, człowiek bez włosów jest zawsze aerodynamiczna fryzura. Troszkę taki bardziej młodzieńczy. Widzieliśmy człowieka z bujną fryzurą, którego bardzo sprawnie ogolił łysy człowiek. Tak a propos, gratuluję Tomkowi, ma fach w ręku, jakby już przestał, jakby już nie chciał grać w piłkę. Łysa jest piękne po prostu, dlatego ten Kaczmarek będzie chodził bez włosów. Natomiast może byśmy zmusili tutaj Pawła, żeby jakąś deklarację złożył, bo ja jestem również łysy i też bardzo dobrze idzie mi golenie. Ty tutaj na antenie, łysy? Tu na antenie bardzo chętnie popisałbym się swoimi fryzjerskimi umiejętnościami. Paweł, że jeśli masz tyle odwagi cywilnej, to proszę bardzo tutaj złóż jakąś deklarację. Ja na tym tygodniu jestem tutaj z wszystkim, co mi będzie potrzebne, żeby tutaj operację przeprowadzić. Kiedyś po prostu przyjdę od razu o golenie. A my będziemy śpiewać. Tak, z Andrzejem. Panowie, to tyle o górze tabeli. Teraz zajmijmy się i za chwilę sobie porozmawiamy o tym, co dzieje się na dole naszej ekstraklasy. A rozpocznijmy od tego, że w tą świąteczną sobotę doszło do spotkania dwóch drużyn, które jeszcze w tej rundzie nie zdobyły ani jednego punktu. Krzy Ostrowiec, Pogoń Szczecin. Zapraszają Marcin Rosłoń i Grzegorz Milko. Heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek, when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the... Zobaczymy jeszcze, jak to się pokaże na boisku, czy te informacje nasze są pełne. Bez względu na wzgląd, na pewno organizacja gry, sposób gry przez Pogoń Szczecin będzie taka sama. Mogą być to właśnie tylko i wyłącznie wykonawcy inni. Już
Zróbmy sobie tę radość święta. Żebyśmy nie zeszli kurwa i pracy czyści, jak jesteśmy na biało teraz. Trzeba tak dać jest. Zdrowia trochę. Żebyście miały anioły. Żebyśmy kurwa byli zmęczeni, ale zadowoleni po meczu. Kto będzie na granicy najbardziej zbliżony, zostanie proszę go domu. Prezencie na święta. Tylko nie, żeby się kłaść specjalnie, tylko z głowy. Zapierdalamy, panowie. Ostrożnie, 16, panowie. Wszyscy konsekwentne. To jest wszyscy ważne. Jesteście już. Dawajcie. Jedziemy, panowie. Dawajcie. Jeden, wszyscy. Drugiemu pomaga. Wszyscy. Dawajcie, panowie. Pasiu. Jedziemy, panowie. Wszyscy razem. Z Bogiem ogoń! Panowie, jeszcze raz podkreślam. Jest to zadanie trudne. Jest trudny dzisiejszy mecz, ale jest to przeciwny. To leży w waszych możliwościach. W związku z nim w tym szczególnym dniu sprawmy również dla siebie, dla naszych rodzin, jak i również dla kibiców trochę radości, żeby chociaż przez święta ta radość dotyczyła kibiców. Związanych było to z waszą postawą, a przede wszystkim z wynikiem. Panowie, wychodzimy. Proszę bardzo. Już panowie, pełna koncentracja. Widzimy się wszyscy. Przypomnij sobie, co zadanie powiedział. Budzimy się wszyscy. Krzot pierwszej minuty 90. Panowie, proszę o sportową postawę i życzę, żebyśmy się w takiej samej atmosferze spotkali po meczu. Wszystkiego dobrego, Natasza. W górę! Wysko dalej! Hajtek! Hajtek! Czemu go nie kryłeś? Uciekłeś od niego! Darek! Darek! Mirek! Wspomagaj teraz! Wspomagaj tam! Się w życiu ma. Czegoś brak, to brak. I czas się snuje od dnia do dnia. A bywa też nie raz, nie dwa, że coś zapachnie jak kwiat. Przeleci coś jak nic, jak mgła i niezły już jest świat. Byle było tak, że człowiek bardzo chce. Byle było tak, że się nie boi, nie. Dzisiaj była taka niepowtarzalna szansa, żeby zdobyć 3 punkty. No, chciałem pomóc drużynie, ale no niestety no. Takie życie, uraz nie pozwolił na to. To był uraz, który już ciągnie się tak od jakichś 3 tygodni, także to nie było do końca zaleczone, no i wyszło jak wyszło. Poza tym, no wiadomo, być może jakaś premia, prawda? Nie ma co ukrywać, że każda złotówka się przyda, prawda? Także na to też liczymy. Ale liczycie, że te premie zostaną wypłacone w przypadku zwycięstwa dzisiaj z Pogonią? No, cóż, no. Mamy taką nadzieję, że tak, że prezes stanie na wysokości zadania i mówię, weźmie pod uwagę to, jakim dysponujemy składem i w ogóle jak wygląda teraz sytuacja w show i myślę, że coś się znajdzie, jakiś grosik dla drużyny, także jestem dobrej myśli. A bywa też nie raz, że to ma któryś z nich kwiat. Coś jak nic, jak mgła. Trochę nogi się przyczęsły, ale myślę, że w drugiej połowie jeszcze powalczymy. No i źle uderzyłem i złapał mnie po prostu. Byłeś wyznaczony do karnego? Tak, byłem wyznaczony na treningach, to wychodziło nieźle, a w meczu już doszła trema, obciążenie psychicznie i nie wyszło. Darek, nic się nie stało, nie takim zawodnikom zdarza się nie wykorzystać. 11, głowa do góry, pokaż w drugiej połowie, że chcesz się zrewanżować, chcesz pomóc kolego. To już jest historia, to się nie odwróci. Tylko kryj swojego, podejdź do swojego człowieka. Bo później przyjmuje piłkę, a ty jesteś spóźniony. A ogólnie te piłki, te dalekie piłki, bardzo dobrze. Tą strefę, wolną strefę trzeba po prostu trafić. Ha. Rafał, więcej podpowiadamy. Rafał, jeszcze więcej. Mówię, nie, żeby podpowiadać, więcej mówi. Oni czasami się gubią, czasami zasypiają.
Jeszcze. Sławek, to samo, teraz wiatrem, spróbuj. Była sytuacja, że był nasz napastnik, to sam na sam. Można było dać tą długą piłę. Ja wiem, teraz jest wiatr. Raz, dwa, spróbuj. Nie wykorzystaliście silnego wiatru. Mirek, aż się prosiło z 30 metrów, oni pod ten wiatr uderzali. Dobrze, dalej próbujmy, musi ta bramka wpaść, no, tylko że nie możemy dostać. Byle było tak, że się nie powie nie. Troszeczkę z sobą porozmawiać, przekonać się, że rywal jest trudny, ale w waszym zasięgu. Ale on sam wam punktów nie odda. Byle były sny, zielone, złote dni. Tak jak jeszcze nigdy mi nie było, nigdy nie było to. La 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 la. Chcieliśmy przede wszystkim nie stracić tutaj bramki, to było zadanie numer jeden i ja uważam, tutaj na wysokości zadania stanął nasz goalkeeper. Następna rzecz, którą chcieliśmy zrobić, strzelić bramkę. Strzeliliśmy i ja uważam, i do końca bardzo, ja uważam, odważnie atakował zespół Krzo. Bramka wisiała na włosku, jak to się mówi. Myśmy dowieźli ten wynik do końca. Bardzo się cieszymy, będą wesołe święta. Powoli rozkręcali się przy tej pieśni piłkarze Pogoni, no ale dawno nie mieli okazji do tego, by coś w szatni zaśpiewać. Teraz oba kluby muszą zrobić wszystko, żeby zatrzymać się na drugiej lidze. Ja myślę, że jest takie biblijne powiedzenie, ostatni będą pierwszymi, trzeba po prostu bardzo w to wierzyć i myślę, że jeden klub i drugi szybko się otrząsną. Ja pamiętam, jak rok temu Krzo wygrało z Łęczną, zdaje się, baraże. No i mija sezon, Krzo leci w dół, a Łęczna maszeruje do góry. Także po prostu trzeba tylko trochę cierpliwości, nie wariować, nie szaleć. Też już skoro udało się załatwić sprawy z piłkarzami, że się nie płaci, że można robić tani sport, to dalej trzeba robić tani sport, a nie gorączkowo gdzieś szukać jakichś walizek. Trzeba po prostu troszeczkę ochłonąć, pamiętać, że ktoś musi też grać w drugiej, ktoś musi też grać w trzeciej lidze. Trzecia liga, jeżeli się gra tak dobrze jak Krakowia, również może być pasjonująca. W Krakowie podobno tysiące ludzi przychodzą na mecze, są szczęśliwi. A Ankowski jest ulubieńcem przynajmniej połowy Krakowa, równie wielkim jak Kamil Kosowski jest ulubieńcem fanów Wisły. Także po prostu nie demonizujmy znaczenia pierwsza liga. Są różne ligi, tak jak są różnego kalibru, nie wiem, filmy, różnej urody kobiety i tak dalej. Szybsze samochody, wolniejsze. Każda liga może być fajna, jeżeli jest traktowana w sposób jakiś taki w miarę sportowy, fajny, no tak, tylko że ambitny. Niestety, każdy by chciał mieć najszybszy samochód. Ja wiem, te samochody, to będzie jeździło piękne Porsche po dziurawych drogach, bo Krzo ma bardzo ładny stadion i będzie gdzieś tam... No ale umówmy się, że bardzo ładnych stadionów w Polsce jest coraz więcej, przybywa. I dlaczego zresztą w trzeciej lidze mają być brzydkie stadiony? W trzeciej nie, też niech będą. Nawet niech w będą, szóstej lidze nie było. Niech będą ładne, my się martwmy, żebyśmy mieli lidze. Ładny stadion dla reprezentacji Polski kiedyś. W ostatnim meczu Widzewa Łódź, wyobraź sobie, Jacek, że żółte kartki zobaczyli ci piłkarze, którzy mieli zobaczyć te żółte kartki. Szerfen, Mosur i Rachwał. To przypadek zapewne. Na pewno przypadek. Zobaczyli żółte kartki, nie zagrają z Wisłą Kraków, zagrają w Pucharze Polski, natomiast zagrają w następnym meczu ligowym. Ja pamiętam, jak ty grałeś jeszcze w Pogoni Szczecin, to też takie, kartkowaliście się w meczach Pucharu Ligi Polskiej. Ja myślę, że to chyba nie jest nic złego. Zdrowy rozsądek tutaj podpowiada no i tym graczom, i na pewno jest troszeczkę sterowane przez trenera. O ile dobrze sobie przypominam, to trener Smuda powiedział, że dla niego ten mecz przeciwko Wiśle jest ważny, ale mniej ważny niż... Tak, mniej to trochę smutne niż... jest jednak. Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. Po co w ogóle grać w Pucharze Polski, jeżeli to... się mówi, że to jest nie najważniejsze? To co mają mówić ci wszyscy piłkarze? No wiesz, ale przegrali pierwszy mecz 1-2 u siebie. To zaraz, moje... no, ale to jest 1-2, to nie jest 0-5. Po 90 minutach przegrali 1-2, już właściwie od początku za bardzo walki nie podejmowali. Także to ja jakiś mam do tego stosunek bardzo taki nie... Nie, że jestem oburzony, bo wiem, że w życiu różne rzeczy się robi, ale to po prostu pewne rzeczy można robić, ale nie wypada o nich mówić. O, może tak bym powiedział. No, na pewno rzeczywiście można się było powstrzymać od takiego komentowania tej decyzji. W każdym razie priorytety w Widzewie są oczywiste i no, z tych względów to na pewno wymyślono znaczy ja wprost, taki, a nie inny sposób, żeby dlatego, się zabezpieczyć, żeby ci zawodnicy mogli w tym najważniejszym, czyli ligowym meczu zagrać. Także
akurat trzeba przyznać, że im się udało, bo czasem tak jest, jak kiedyś taki mecz grałem w Szczecinie i też bardzo potrzebowałem, żeby kartkę dostać, bo... Nie mogłeś. I już wprowadziliśmy notabene z Widzewem 3-0 i już próbowałem namówić, nie wiem, to chyba był Morawski, żeby się jakoś dał sfaulować, może, ale no, nie mogłeś go dogonić. Ostatnie 10 minut, okay. Ostatnie jesteś, 10 minut... Jesteś Jacku prawnikiem, nie było człowiekiem, żadnej, trzeba było z sędzią pogadać. Żadnej szansy, żeby go po prostu, żeby myślałem, że może jak sam, nie wiem, zdejmę spodenki, to wtedy będzie wystarczający powód, żeby dostać kartkę, ale zawsze istnieje ryzyko, że się dostanie czerwono. Może ktoś by ci bił brawo. A jak już w ręce złapał. Ale Borowskiego? Borowskiego z piłką. Paweł, dziękujemy ci bardzo za przybycie do naszego studia. To już było twoje ostatnie słowo dzisiaj. Ale nie ostatnie przybycie. Tak, to na pewno. Zachęcam ciebie jeszcze i także państwa do obejrzenia wszystkich bramek, jakie padły w ten weekend w naszej lidze. Komentuje Edward Durda. Na stadionie w Wodzisławiu Śląskim Odra podejmowała Legię. Piłkarze ze stolicy objęli prowadzenie w 26 minucie meczu po bramce Łukasza Surmy. W 40 minucie gry było już 1-1, a gola dla miejscowych zdobył Wojciech Grzyb. Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy pierwsze zwycięstwo Odry nad Legią w Wodzisławiu zapewnił Michał Chałbiński. Wisła Kraków grała z Górnikiem Zabrze w trzeciej minucie meczu. Pierwszą bramkę w rundzie wiosennej stracili piłkarze Górnika. Autorem gola był Mirosław Szymkowiak. W 31 minucie spotkania Kamil Kosowski podwyższa na 2-0 dla drużyny Henryka Kasperczaka. W 63 minucie meczu 3-0, tym razem autorem gola Maciej Żurawski, dla którego jest to 20 trafienie w tym sezonie. A w 71 minucie gry Kamil Kosowski ustala wynik meczu na 4-0 dla Białej Gwiazdy. Na stadionie w Katowicach Dospel grał z Groklinem w 56 minucie meczu. Rzut karny dla jedenastki z Wielkopolski zamienia na bramkę Mariusz Pawlak. W Warszawie Polonia podejmowała Zagłębie Lubin. W 8 minucie meczu samobójcza bramka Krzysztofa Kazimierczaka. W 79 minucie spotkania Jarosław Mazurkiewicz i Czarne Koszule prowadzą już 2-0. Goście, którzy kończyli ten mecz w dziewiątkę po dwóch czerwonych kartkach dla Kowalskiego i Monuszewskiego, zdobyli jeszcze honorową bramkę autorstwa Arkadiusza Klimka. Derby Wielkopolski na stadionie we Wronkach Amika grała z Lechem Poznań. Gospodarze objęli prowadzenie po ślicznej bramce Marka Zieńczuka w 61 minucie gry. Wyrównał 8 minut później z rzutu karnego Piotr Rejs. Ale powody do radości mieli ostatecznie miejscowi, jako że w 75 minucie Grzegorz Mielcarski zdobył bramkę na wagę 3 punktów dla Amiki. W Płocku Wisła podejmowała ruch Chorzów i 6 minut po przerwie Dariusz Romuzga dał zespołowi z Płocka prowadzenie, wykorzystując rzut karny. W 82 minucie spotkania ten sam piłkarz zdobył drugą bramkę dla gospodarzy i zespół z Płocka odniósł pierwsze zwycięstwo w rundzie wiosennej. Drużyna Widzewa Łódź wygrała u siebie ze Szczakowianką 1-0, a jedynego gola w tym spotkaniu zdobył dla miejscowych Brazylijczyk Giuliano. W meczu dwóch ostatnich zespołów tabeli w Ostrowcu Świętokrzyskim Chrzo przegrało z Pogonią 0-1. Zwycięski gol dla Portowców padł po uderzeniu Marka Walburga. Oto wyniki 22 kolejki. Liderem jest Wisła, która ma 3 punkty przewagi nad Odrą, 4 nad Groklinem i 5 nad Dospelem Katowice. Na 12 miejscu Zagłębie, na 13 Garbarnia, 14 Widzew, na 15 Krzo i na 16 drużyna Pogoni.
20 bramek strzelił już w tym sezonie Maciej Żurawski. Następna kolejka, Legia Dospel. Zapraszamy w piątek o godzinie 19 na naszą transmisję. Zagłębie Wisła Płock, Wisła Kraków, Amika. Sobota 18.15. Ten mecz również będziemy pokazywać w Kanal Plus. Górnik Szorów, Widzew, Pogoń, Odra, Groklin, Polonia. Niedziela godzina 15. Zapraszamy przed telewizory. I Garbarnia w 23. kolejce podejmuje Lecha. Wszystkie spotkania tej kolejki mogą sobie Państwo pooglądać w Kanale Plus Niebieskim. Od jutra od 18.15 Wisła Górnik, o 20.00 Amika Lech. Oho, i tak dalej, i tak dalej. A w środę Odra, Legia i Dospel Groklin, czyli te dwa mecze, które transmitowaliśmy dla Państwa. Wszystkie te spotkania mogą sobie Państwo sprawdzić na naszych stronach Telegazety 835 i strona 840. Wydarzenia kolejki. Drewno ze złota. Marek Zieńczuk strzelił kolejną piękną bramkę swoją drewnianą prawą nogą, jak mawiają kibice z Wronek. Najwyższa jednak pora, by wyjąć już Marka z tej szufladki pod nazwą on gra tylko lewą nogą. Gracz Amiki coraz więcej bramek, i to jakich, strzela albo głową, albo właśnie prawą nogą. San Zabrzano. Wisła zaczęła swój mecz z Górnikiem zupełnie jak Polska z San Marino. Bramka Szymkowiaka na 1-0, Kosowskiego na 2-0. Do pełni szczęścia zabrakło tylko wyniku 5-0 i goli Marcina Kuźby. To mogło się zdarzyć i Bartosza Karwana, no ale to z oczywistych względów wydarzyć się nie mogło. Golenie. Jeden gol, zwycięstwo i głowa Boba Kaczmarka poszło pod golarkę. Ja muszę Wam powiedzieć, że rozmawiałem z trenerem Kaczmarkiem jeszcze przed meczem. Zapytałem go, czy to prawda, że rzeczywiście jego głowa pójdzie pod nóż. Powiedział mi, że tak. Ja mu powiedziałem, to będzie Pan wyglądał, Panie trenerze, jak Nosferatu. On mi odpowiedział, nie, chyba jak Quasimodo. Bobo Kaczmarek bez włosów. Liczby kolejki. Jeden jak zwycięstwo i punkty Odry z Legią na własnym boisku. Przypomnę, że do tej pory w historii Odra u siebie z Legią za każdym razem przegrywała, a zdarzyło się tak już 6 razy. 6 jak lata, tyle lat temu Górnik tak wysoko przegrał w lidze. To było z Legią w sezonie 1997-98. Drużyna z Ostrowca Świętokrzyskiego przegrała już 7 mecz z rzędu w lidze. Z kolei Wisła Kraków już 21 razy nie przegrała z rzędu na własnym boisku. I wreszcie warto odnotować bramkę Marka Walburga. Po 688 minutach Pogoń strzeliła bramkę w lidze. Ostatniego gola w 14 kolejce w Jaworznie strzelił Kosmalski w ostatniej minucie meczu. Wtedy Garbarnia wygrała z Pogonią 2-1. I 11 kolejki. Robakiewicz, Walburg, Węgrzyn, Romuzga, Grzyb, Jarosz, Szymkowiak, Sobociński, Kosowski. W ataku Żurawski i Chałubiński. No, spokojnie, można by było tutaj dołożyć jeszcze kilku piłkarzy Odry Wodzisław, którzy rozegrali naprawdę znakomite spotkanie. Dobry wieczór, panie Witku, witamy pana serdecznie. 5 meczów wczoraj pan obejrzał, panie Witku. No tak wyszło. Jak pan się czuje? Dobrze? No w sali zmęczony, bo mecze uspokajają. A który był najlepszy, niech pan powie? No Real Madrid z Barceloną. Komu pan kibicował? Barcelonie. No jednak, no to zaczynamy teraz kontrowersję. Tutaj nie będzie kontrowersji z meczu Real Barcelona, aczkolwiek tam było też, tam parę, też by się znalazły. Oj, dużo pokazania. Właśnie, ale to będą tylko kontrowersje naszej ligi. 22 kolejka. W Płocku Wisła gra z Ruchem Chorzów. Mecz prowadzi pan Antoni Fijarczyk ze Stalowej Woli. Spójrzcie na to starcie Geworgiana i Cecota w polu karnym Ruchu. Napastnik Wisły przewraca się, a sędzia dyktuje karnego. No, bardzo pewnie sędzia podyktował ten rzut karny, ale jak za chwilę zobaczymy na powtórce, no, tak doświadczony sędzia dał się nabrać i tu karnego nie było, bo proszę zobaczyć, Geworgian artystycznie upadł. I tu nie ma żadnego kontaktu z obrońcą i w tym przypadku Geworgian powinien otrzymać żółtą kartkę, a nie powinien być podyktowany rzut karny. Jacek? Gracze z Płocka bardzo narzekali w ostatnim meczu, że nie został podyktowany rzut karny w meczu przeciwko Garbarni na Zaruku. O, i to jest właśnie ten moment, żeby jak nie ma kontaktu. Jak widzimy oczywiście, jak ktoś jest cierpliwy, to się doczeka. Wtedy był rzut karny niepodyktowany, teraz nie ma. Także w przyrodzie nic nie ginie, wyrównało się. Według mnie najbardziej nie powinno być rzutu karnego, bo nie było faulu. Krzo Pogoń. Sędziuje pan Tomasz Cwalina z Gdańska. Piłkarze Krzo atakują bramkę Pogoni. Piłka dotknęła ręki zawodnika gości Adżema i sędzia zdecydował się podyktować rzut karny.
No jest to bardzo dobre określenie, że piłka dotknęła ręki. Jest to ręka przypadkowa tak zwana, gdyż zawodnik zagrywał lewą nogą, ją ona odbiła się od ziemi. Takich rąk się no, niestety nie powinno gwizdać jako rzuty karne, jest to ręka przypadkowa. Tym bardziej, że to nie miało wpływu na akcję, przecież piłka nie mogła polecieć dalej w pole karne, bo ją wcześniej zablokował piłkarz ze Szczecina. Zupełnie przypadkowa akcja, nastrzelona piłka. Ja twierdzę, że tu nie ma mowy o rzucie karnym. Ja tak? Nie mam wątpliwości, też zgadzam się z tą opinią. To teraz będziemy w Łodzi. Widzę, gra z Garbarnią. Mecz sędziuje pan Marcin Borski z Warszawy. Mariusz Gosyński zagrywa do swojego bramkarza. A Robakiewicz łapie piłkę. Czy powinien być podyktowany rzut wolny pośredni? Takie jest to pytanie. No to jest pytanie, może jest takie, że rzeczywiście o pośredni. Zagrał rzeczywiście do swojego roku, ale proszę zauważyć, że wcześniej zawodnik w czerwonej koszulce, czyli Szczakowianki, zagrywa nakładką. I tu najlepszym rozwiązaniem w tej akcji byłoby odgwizdanie nakładki przez zawodnika. No dobrze, ale sędzia nie odgwizdał nakładki. Sędzia nie odgwizdał nakładki. Z kolei, jeśli nie odgwizdał nakładki i potraktował to zagranie, to powinien zagwizdać rzut wolny pośredni na zagranie, bo to wyraźnie jest. To było podanie, Jacek? Moim zdaniem było podanie, chociaż naciskał to przeciwnik. Tam widać wcześniej, jak jest zagrywana piłka, podnosi zawodnik Widzewa głowę, żeby chyba skontrolować, co ci tak, sprzed nim i dlatego decyduje się na takie, a nie inne właśnie skierowanie tej piłki. Myślę, że bezpieczniej dla Widzewa byłoby, gdyby jednak Zbyszek przyjął piłkę na pierś i po prostu ją wybił, powinien być podyktowany. Rzut wolny pośredni. A wcześniej nakładka? To znaczy, tak, była, ale sędzia tutaj na ten temat nie rozmawiamy, bo sędzia mógł tego nie zauważyć. Zdarzyła się taka, tak, bardzo dobrze sędziujący sędzia. No, tak, to taki drobny, powiedziałbym, jest chyba błąd i znaczy, mógł się przydarzyć. To wracamy do Łodzi. Zawodnik Garbarni Maciej Iwański trafia piłką w rękę stojącego we własnym polu karnym Patryka Rachwała. Pan Borski nie decyduje się na przerwanie gry. No i doskonałe kolejne określenie, że trafiony piłką z bardzo bliskiej odległości. Oczywiście jest to ręka, dotknięcie, nie do gwizdania jako ani rzut wolny bezpośredni, ani rzut karny. A pamięta pan mecz Włochów? To właśnie, to jest identyczna sytuacja. Roberto Baggio nastrzelił tak obrońcę z Chile i był karny. Ale to wtedy wszyscy mówili, że sędzia popełnił błąd. Włosi niech sobie nastrzelają, a sędzia inny, nasz sędzia tego nie podyktował i słusznie w tym miejscu. No, ale jednym słowem na Mistrzostwa Świata pana Borskiego już musimy... No, jest to kandydat w przyszłości. Jaka jest twoja ocena tej sytuacji? Tak, dystans między zawodnikami jest tak mały, że nie ma szansy na reakcję. Na cofnięcie tej ręki. Tak. On zresztą cofa. Zresztą zawodnik Widzewa ma taką pozycję, jaką powinien mieć w takiej sytuacji dobrze broniący gracz, jest nisko na nogach, no, w tej sytuacji, żeby utrzymać... To naturalna to jest. Tak, pozycja, naturalna po prostu pozycja, żeby utrzymać się dobrze na nogach i móc balansować ciałem. On ma te ręce w ten sposób rozłożone, także tutaj nie ma celowego zagrania. Kiedyś Jacek Zieliński w ten sposób niefortunnie na Polonii zareagował i sędzia podyktował rzut karny. Także no, takie zdarzają się, bo to też kwestia... No, to była troszeczkę inna. Kwestia, ale też nie było, też to byłoby zagranie przypadkowe, bo on się wtedy odwraca. Jacek na wysokości twarz rękę wyciągnął, a tu jest, ucieka z ręką. Ale macie pamięć, to było 4 lata temu. W każdym razie zawsze, za każdym razem jest to jakiś tam ułamek sekundy, w której trzeba podjąć decyzję i tu ryzyko, że ta decyzja zostanie po prostu jakaś błędnie podjęta jest spore. To teraz zobaczmy, co wydarzyło się we Wronkach, gdzie Amika grała z Lechem. Ten mecz prowadził pan Robert Małek z Katowic. Atakuje Amika, obrońca Lecha Mirko Poledica nie trafia w piłkę, tylko w biegnącego Tomasza Sokołowskiego. Zdaniem arbitra nie było przewinienia. No, przewinienie to z całą pewnością było, bo to widać na załączonym obrazku. Zawodnik zdecydowanie wysoko zagrywa nogą, trafia go nie w głowę, jak tutaj zawodnik usiłuje zasugerować sędziemu, tylko gdzieś w pierś, ale to nie ma znaczenia, gdyż zagrał ponad biodro, prawda, jest to wysoka noga, a wysoka noga trafiona w przeciwnika, to jest nic innego jak rzut wolny bezpośredni. Jeśli no, gdzie by tą nogą nie trafił przeciwnika, to zawsze w takiej sytuacji rzut wolny się rzut wolny należy. Bezpośredni, a rzut karny, jeśli by było to w 16, ale to nie było w 16. W związku z tym jestem zdziwiony, że sędzia w ogóle nie zareagował. No to teraz pan dopiero będzie zdziwiony, panie Witku. Wracamy do Wronek.
No tak, nie pozwoliłeś się wypowiedzieć Jackowi, ale rozumiem, że nie Jacek... Nie było żadnych wątpliwości, ale nawet nie próbowałem tutaj... Wymieniliśmy spojrzenia i zabierać czas. Już tak, Jacek właśnie. Nic nie powie. No to jest ta bardzo kontrowersyjna sytuacja. Tą sytuację trzeba dokładnie przeanalizować, gdyż dostaje kartkę Dawidowski. Proszę zobaczyć, za chwilę będzie akcja i tam startuje do piłki Piotr Rejs. Jacek Dębiński. I widząc Jacka Dębińskiego tuż obok w polu bramkowym, zbija normalnie ręką w sposób zamierzony, celowy, tuż przed nosa Dębińskiego, który piłkę tylko chce skierować do siatki. Absolutnie w tej sytuacji decyzja sędziego powinna być następująca. Rzut karny i czerwona kartka, a tu się zrobiło coś innego, gdyż dostał kartkę Dawidowski żółtą. No oczywiście niesportowo nie wolno protestować, jednak no to wszystko wyszło po błędzie. Panie Witku, ale czerwona kartka, czy nie za ostro potraktował pan no, Rejsa? Nie ma ostro, bo jeśli Rejs nie zagrywa tego ręką, to Dębiński ma 100% sytuację, tylko dostawić nogę. No tak, ale czasami ręką ktoś tam zagra w polu karnym, jest tylko kartka. A tu umyślnie Piotr zagrywa. Ale tu jest rozmyślne zagranie, sprzątnięcie sprzed nosa Dębińskiemu, to jest ewidentnie takie taktyczne zagranie ręką. Jacek. Tak, jeśli tak rzeczywiście jest, że tam jest zagranie ręką, bo jednak to, co widzę, to tylko sugeruje, że tak może być. Nie mam 100% pewności. A może puścimy jeszcze. Może gdyby, być może, jeśli się dowolnie. W każdym razie tak naprawdę zastęp w tym, czy, bo oceniamy już sam fakt, że jednak ta ręka była, to wtedy nie mam wątpliwości, no, zgadzam się, ale na pewno rzut karny i właśnie z tych względów, że jest to jednak bezpośrednia próba uniknięcia prawie 100% gola, to jednak tu kartka powinna być. Ale jaka? Czerwona. Natomiast jeśli chodzi o Dawidowskiego, to oczywiście nie wiemy, co tam, bo jest to krewki człowiek i nie wiemy, co on tam powiedział sędziemu, być może to się kwalifikowało nawet na inną kartkę. Rzecz jasna, tak, jest to konsekwencja. Tylko chcę powiedzieć, że kolejność powinna być inna, bo najpierw się dzieje rzecz z Rejsem. Proszę, w tym momencie Jacek powinien być przekonany, że się dzieje z Rejsem. Rejs gwizdek, rzut karny, Rejs otrzymuje za to zagranie właśnie w tym momencie czerwoną kartkę. Nie byłoby całej awantury. I prawdopodobnie Dawidowski by nie otrzymał później żółtej karty. I tak nieźle Piotr Rejs spiąstkował, bo nie skierował piłki do siatki. Ostatnio w meczu West Bromwich Albion widzieliśmy Rasela Holta, który to zrobił. Świetnie. Wisła nie, Kraków. Ale było to ciekawe. Widać, że się interesuje, jeśli go angielską. Wisła Kraków, Górnik Zabrze. Sędziuje pan Piotr Kotos. Zza pola karnego strzela Jacek Paszulewicz. I na linii bramkowej do bramki Kalucze. No to była ta bramka na San Marino, na 5-0. Chcę powiedzieć, że no, w tym momencie proszę zobaczyć. Jest Kalucze zupełnie niepotrzebnie piłkę dobija do siatki. Gdyby Paszulewicz skierował ją w przeciwny róg, to obecność Ucze by w ogóle nie miała wpływu na tą akcję. No dobrze, a jeżeli by skierował tam, gdzie skierował, a Kalu by stanął na baczność? Jeżeli by Kalu zdążył przyjąć postawę, że nie chce brać udziału w tej akcji, ona by wpadła, też byłaby do uznania, bo on nikomu już nie przeszkadzał, bo to wszystko działo za plecami. Natomiast w momencie, kiedy ją, proszę zobaczyć dokładnie, że on stoi tuż przed linią, jedną nogą na linii, drugą przed i w tym momencie, kiedy zagrywa Paszulewicz, o, za chwilę będziemy to widzieli i w tym momencie Kalucze spalił całą sprawę. Bo panie Witku, a gdyby stanął w bramce za linią końcową Kalucze, gdyby wpadł, to wtedy można było uznać, że nie bierze, udziału w akcji? No są akcje, że wpada z akcji, prawda, w bramkę, ale to się... Czasem piłkarze chowają się za linią, ale tak, obok bramki. A jakby wszedł do bramki i stanął za linią? Gdyby specjalnie, w celu uniknięcia spalonego, a piłka by w jego kierunku szła, to sędzia mógłby uznać za spalonego. Natomiast gdyby wpadł w wyniku akcji, jakiejś dynamicznej akcji, wpadł i bramka padła tak, jak w tym układzie od Paszulewicza, przeciwległy róg zakładam, bramkę należałoby uznać. Kalu spalił. Kalu po prostu spalił temat. Chciał chyba, żeby ta bramka była dopisana do jego konta. I... Na szczęście żadnego dowcipu podobno nie pali. Dospel Groklin, następna kolejka? Dospel Groklin, tak. Pan Krzysztof Słupik sędziuje to spotkanie. W zamieszaniu podbramkowym strzela zawodnik Groklinu Tomasz Moskała. Piłka odbija się od ręki Dospelu Jacka Kowalczyka. No tu już... To jest sytuacja, o której mówiłem. No tu już chcę, proszę zobaczyć teraz powtórce. Tu już chcę powiedzieć, że tu już nie można powiedzieć odbija się, bo zawodnik robi... Słuchał pan Jacka, tak? Nie, słuchałem. Dobrze było określone w to w transmisji. Ale Jacek mówił podczas naszego programu. Nie słuchałem, bo byłem akurat gdzieś indziej. Chcę powiedzieć, że tu jest wypad. Normalny wypad, ręce nienaturalnie wyłożone, idzie strzał w kierunku bramki, że to szedł strzał na długi róg i piłka mogła bezpośrednio wpaść do bramki. W związku z tym nie może być żadnej wątpliwości co do rzutu karnego, zresztą przyznał to
Żurek, Jasiu Żurek, trener, który bardzo z bólem serca przyznał, że takie karne jednak. No jakie, muszą... dałeś się przekonać. Ja tylko powiem, że strzelał Sebastian Mila, nie Tomasz Muskała. Ale... A co, Jacek miał wątpliwość, że nie? Znaczy, ja tak, ja nie ukrywam, że miałem wątpliwości, no dlatego że zawodnik Katowic jest odwrócony tyłem. On w zasadzie chce nogą zablokować ten strzał, nie rękami, więc... A oczywiście cieszę się niezwykle, że pan pozwala mi mieć swoje zdanie, to niezwykle cenne. Zwłaszcza, że mamy taki kwitnący pluralizm i demokrację. Nie, Jacek, to już w tym przypadku, to ja nie wiedziałem, że tak powiedziałeś. No, trudno. No to... Ale sprawiedliwość jest i tak po właściwej stronie. Właśnie, tak. No dobrze, to jeszcze raz Dospel Groklin. Mecz prowadzony przez pana Słupika i teraz to, co wydarzyło się kilka chwil tak. Później. To jest... Czy nie był to rzut karny na... Nie był to, bo za chwilę będziemy mieli z innego meczu tuż przedtem. Ja twierdzę... Panu przezapaczę. Najpierw obejrzymy sobie tego karnego. Nie został powtórzony. No i bardzo dobrze, że nie został powtórzony, gdyż cały czas jest ciągłość. Co mówią przepisy, panie? Gdyby w zdecydowany sposób stanął i to trwało jakiś ułamek sekundy. Tu jest cały czas, on jest w ruchu, ciągle on jest na zwolnionych obrotach niejako i wszystko wykonuje prawidłowo. I robi zwód, nastaje na nodze, ale to ma ciągłość. I to jest prawidłowo, proszę zobaczyć, cały czas tam nie ma, że stoi... To lepiej byłoby zobaczyć tak naprawdę w rzeczywistym czasie, bo to zwolnienie nam już oczywiście. I tak zwalnia zwalniającego Pawlaka. Także to no jest dobrze, już... no możemy i szybko, i wolno. Ja twierdzę, że to jest prawidłowy rzut karny. To Jacek, teraz zobaczmy, co się wydarzyło dwie kolejki wcześniej. My nie mieliśmy okazji tego sobie analizować podczas kontrowersji. Tak, był mecz Wisła Kraków Legia Warszawa. Panie Witku, z czasem się nie wyrobiliśmy. Nie wyrobiliśmy się. 55 minut rozmowy. To niecelowo, no rozumiem. Bo... No to teraz możemy sobie wrócić do meczu Wszo-Groklin. Tak, też rzut karny Mariusza Pawlaka. I ten karny powtórzony został. Szczerze mówiąc, również nie widzę wielkiej różnicy między wykonaniem tamtego rzutu karnego a tego. Być może z innej nogi bije po prostu, inny układ. Ja twierdzę, że w tym przypadku również nie powinien być moim zdaniem powtórzony. Jacek? Ja mam podobne zdanie. W końcu sprawiedliwość jest po właściwej stronie, więc ja się przyłączam do sprawiedliwości. Ta bramka uznana w Katowicach i ta, która nie została uznana, a powinna być, bo jest tak, dokładnie jak mówi pan Witek, jest ciągły ruch, prawdzie rzeczywiście jest zwolnienie, ale wolno zawodnikowi strzelającemu wykorzystać to, że w któryś... Zwód. Tak, że wykonuje ten zawodnik zwód i liczy na to, że bramkarz się położy panie wcześniej. Panie Witku, a ja teraz oglądając sobie powtórkę z tego meczu Wszo-Groklin, tak? Zastanawiam się, czy przypadkiem sędzia nie robi takiego ruchu, czy nie pokazuje, że zawodnicy wbiegli w pole karne, tylko że ja widzę, że wyraźnie, że wbiega kilku piłkarzy w pole karne, właśnie, ale tylko piłkarzy Kszo, także... No jak Kszo, powtórzenie bramka padła, to nie było zasadne otóż powtórzenie. Nie byłoby zasadne powtórzenie tego karnego, także tak czy inaczej, niech pan spojrzy na sędziego, co za chwilę on zrobi. Jak ułoży ręce, czy to może być jakaś... No coś pokazał, no prawdopodobnie, ale i tam nie? Innych zawodników nie widziałem. No biegli tylko piłkarze Kszo. No Kszo, to bramka padła, w środek powinien być... W takim przypadku powinien być podyktowany środek, że uznana bramka i wskazanie... Bo to też jest ciekawy przepis, tutaj warto podkreślić. Gdyby Mariusz Pawlak karnego nie strzelił, a zawodnicy Kszo wbiegają w pole karne przed wykonaniem rzutu karnego, wtedy jedenastkę należy powtórzyć, prawda? Natomiast jeśli strzela... Ale tego się na całym świecie nie stosuje. Nie sposób jest to... Zastosowanie tylko w Polsce. Zachęcamy do czytania przepisów, w każdym razie to jest bardzo ciekawa książeczka. No i wreszcie mecz Odra Legia. Tutaj tą najbardziej kontrowersyjną sytuacją była ta sytuacja z drugą bramką dla zespołu z Włodzisławia. Niestety żadna z naszych powtórek, już mówiliśmy o tym wczoraj, nie jest w stanie nam powiedzieć, czy gracz... Nie możemy. Nie jest, szkoda, ale ja w transmisji oglądałem i skłonny jestem powiedzieć, bo powtórkę, skupiłem się na powtórce waszej. Twierdzę, że spalnego nie było tak, jak początkowo zaczęliście. No tak, ale to nie możemy powiedzieć. Ale to nie było 100%, tak. Ale natomiast tutaj obejrzeliśmy coś innego i teraz chciałbym, byśmy jeszcze raz to obejrzeli, zastanowili się, czy Dariusz Dudek, który zobaczył pierwszą żółtą kartkę, nie powinien zobaczyć drugiego żółtego kartnika. To jest pierwsza żółta. Jeżeli chodzi o pierwszą, nie mamy żadnych wątpliwości, zresztą obie są podobne. Oba wejścia Darka Dudka są podobne i tutaj sędzia dał mu żółtą kartkę. Bo proszę, bo to jest atak. Żółta kartka, Jacek, za ten tak, spóźniony atak na nogę przeciwnika i to na bardzo niebezpieczną część nogi, która jest chroniona w sposób zdecydowany, bo Achillesy i tu atak. Ale drugi atak jest tak samo. Drugi atak jest taki sam i chcę powiedzieć, że Darek sobie wypuścił piłkę za daleko, potem chcąc ratować, jak zobaczymy teraz powtórce, podegrał mu
zawodnik Wodzisławia i ratując się, jakby powiedział, brutalnie się władował. Tak, ale to najlepiej widać z tej ostatniej powtórki, bo oczywiście oba ataki są jednak według mnie różne. Tutaj w tej pierwszej sytuacji zawodnik Odry, o proszę zobaczyć, piłka jest przed zawodnikiem Legii, on próbuje do niej dojść, ale o, bardzo dobre zagranie zawodnika Odry i już atak też tą newralgiczną część staw skokowy. To jest zdolny kwiek. Bardzo, bardzo niebezpieczny atak. Natomiast w tamtej sytuacji była troszkę, to wszystko wyglądało inaczej, bo jest zagranie piłki przez zawodnika Odry i dopiero później, jak piłka jest poza zasięgiem gry legionisty, jest atak na nogę. Natomiast tutaj piłka jest przed nim, on oczywiście stara się do niej dojść, jest spóźniony, natomiast intencje nie są takie jak w pierwszym przypadku, żeby jednak tego zawodnika w tak brutalny sposób zatrzymać. Ale w tym przypadku, jest... Jacek, intencje to tylko na Wielkanoc. Ale chcę powiedzieć, że tu to jest efekt taki, że brutalne wejście... Jest, oczywiście. No dobrze, nie Jacek, ale dochodząc do sedna, czy pokazałbyś drugą żółtą drugą kartkę? Pokazałbym. O, obie pan Mikulski są pokazał, że wejście było jednoczesne i dlatego... Bardzo dobrze prowadził te zawody pan Mikulski. Nad Legia nie może być prezencji, no ale niestety, no... Takie rzeczy się zdarzają i tutaj no jakoś nie dał tej drugiej żółtej kartki w konsekwencji czerwonej, która się Darkowi mimo wszystko należała. No dobrze, kończymy kontrowersję. Kończy się już prawie nasz program. Na zakończenie jak zwykle z Łapsport. Na to, że piłkarze Tottenhamu godnie uczczą święta Wielkiej Nocy. Jajeczko do dwóch na razie. Panie Piotrze, jak na Wielkanoc tej spowiedzi? Jak było z ręką? Idę do kościoła potem opowiadać, że... Kapitan Lecha spieszył się bardzo po przerwie na boisko. Zdążył tylko powiedzieć, że czeka go jeszcze świąteczna spowiedź, bo jutro ma chrzest córeczki. A czy ma z czego się spowiadać? Może ta powtórka pomoże mu odpowiedzieć na to pytanie. Même les joueurs peu connus apportent quelque chose à Phil Jackson. C'est une action un peu trop rapide, un peu forcée, mais... Le panier de la semaine, messieurs, dames! Enregistrez ça pour le prochain le top 10. Kobe a marqué un panier à la dernière seconde de la ligne de lancer franc opposé. Napastnik Wisły pada w polu karnym Garbarni. Pan Gilewski nie dyktuje karnego. No wygląda na to, że szczególnie na powtórce, bo tu powtórka nam znacznie wyjaśnia sprawę. Możemy potwierdzić, że w dzisiejszym spotkaniu defensywa Realu Madryt jest zupełnie rozkojarzona. Ani El Guera, ani Hierro, ani Salgado, ani Roberto Carlos nie są skuteczni w defensywie. No gdybyśmy takim tokiem myśleli, to Wisła zamiast Lazio powinna była grać dalej w europejskich pucharach, ponieważ my z Interem wygraliśmy, Lazio kiedyś tam pamiętam zremisowało zaledwie z Interem u siebie 3-1. Także takie dywagacje nie mają najmniejszego sensu. No na boisku pojawił się nieproszony gość, jakiś pseudokibic, arbiter powinien przerwać spotkanie, no ale chyba Paul Derkin tego nie zauważył. O, właśnie widzimy zbliżającego się do polskiego bramkarza pseudokibica. Sam opuścił boisko. Możemy być pewni, że ten jegomość więcej na żywo z trybun spotkania na Goodison Park już nie obejrzy. Thank you.
Miś naftowy przebudził się już z zimowego snu, czego nie można powiedzieć o piłkarzach Wisły. Tymczasem to sytuacja, gdy Wisła atakuje, uciekaj kto może. Uśmiał się z tego zagrania Piotr Mandrysz, trener, który w minioną środę był w Radomsku. Panie Witku, fenomenalna była ta interwencja Simana. To był jego tysięczny występ w barwach Arsenalu. To była tak zwana obrona noszona, bo on ją niósł w powietrzu i wybił w końcu. Były bramkarz nam to opowiada. Panie Witku, pan Witek się nie chciał. Co to jest takiego? Dlaczego zdradzić teraz wszystko już wyszło? Dlaczego Fabio Capello tak mówi? No jak to kiedyś jak tu rozmawialiśmy, właśnie tak zastosował jeden z asystentów pana Supika na Legii i tu się śmieliśmy trochę. Ja to mówiłem wtedy, nie zwróciliście uwagi, że UEFA zaleca, żeby jak jest konsultacja między głównym a liniowym, żeby kamery telewizyjne nie było czytania z ust, bo czasami różne prawdopodobnie parlamentarne są, ale tu w konsultacji to parlamentarnie rozmawiano. W związku z tym dziwnie było na Legii, ale tu jeszcze było dziwniej i śmiesznie. Na szczęście my w magazynie Liga Plus Ekstra nie musimy się wcale zasłaniać. Jacek Bednarz, Widź Żelazko, dziękujemy panom za przyjście. Dziękujemy do studia. Ja już nie wiem, na kogo się ostrzygł, bo Kaczmarek, czy na pana Wita, czy na Jacka. Plansza jeszcze, plansza. Zobaczmy. Tak, jeszcze zobaczmy, co nas czeka już za chwilę. Czy ja muszę państwa zachęcać do obejrzenia tego meczu. Lons Marsylia na żywo w Canal Plus Sport, a od 22.45 Edward Durda zaprasza na pozostałe wydarzenia w Ligach Europejskich w magazynie Sport Plus. Przypominam, że na stronach Telegazety 835 i 840 mogą państwo sobie wszystko poczytać. Dziękujemy za uwagę, to był magazyn Liga Plus Ekstra. Do zobaczenia. Do całych świąt.